witam Was w kolejnym filmie z serii Back to School. Pomyślałam sobie, że nagram tym razem film taki pogadankowy o liceum, bo stwierdziłam, że może niektórzy z Was po tych wakacjach akurat wybierają się do liceum, albo niektórzy z Was planują w przyszłości iść do liceum. I tak stwierdziłam, że nagram film o moich odczuciach w liceum, jak to ze mną było, na jakim jestem profilu itd., itd. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym filmem, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Jak niektórzy z Was wiedzą, albo i nie, ja chodzę na profil matematyka, angielski, geografia, czyli te trzy przedmioty mam rozszerzone. I teraz po wakacjach idę już niestety, albo istety, do trzeciej klasy liceum, do ostatniej klasy. Z jednej strony mnie to przeraża, bo ta matura, ale nie mówmy o tym, bo jeszcze mam trochę czasu, wolę się tym nie stresować, chociaż będzie na pewno ciężko w tej klasie. Ja wybrałam ten profil ze względu na to, że ma on rozszerzony język angielski, bo za matematyką nie przepadam i za geografią też raczej nie. Szczerze mówiąc, to matematyki po prostu bardzo, bardzo nie lubiłam, zarówno w gimnazjum i teraz w liceum jeszcze bardziej. Wiadomo, mam rozszerzenie, to jest ciężej. Ale dlatego wybrałam ten profil właśnie ze względu na angielski, ponieważ ja bardzo lubię angielski i chciałam właśnie mieć go rozszerzony. Nie było takiego idealnego profilu językowego, który by mi pasował w żadnym liceum, dlatego zdecydowałam się na ten profil, ponieważ i tak będę musiała zdawać tą matematykę na maturze, tyle że samą podstawę. No to już tak stwierdziłam, że pójdę na to rozszerzenie, może akurat przez to mi lepiej pójdzie podstawa, ale wątpię w to. I właśnie w ten sposób wylądowałam na tym profilu. Zastanawiałam się też wcześniej, czy nie iść do technikum, ale w końcu złożyłam podania tak, że na pierwszym miejscu wylądowało to liceum, w którym jestem, na drugim wylądowało inne liceum, a na trzecim miejscu dopiero wylądowało technikum, bodajże o profilu ekonomicznym, jak dobrze pamiętam. I ten profil w sumie też jest taki ekonomiczny, bo jest ta matematyka i ta geografia, ale nie zdaje w ogóle rozszerzeń z tych dwóch przedmiotów. Oczywiście przed dostaniem się do liceum miałam taki stresik, czy w ogóle tam pójdę, czy nie, czy się dostanę, wiecie jak to jest, zawsze jest taka obawa, ale na szczęście mi się udało. I na początku roku, w pierwszej klasie, najgorsza była oczywiście dla mnie matematyka. Dostałam złe oceny na początku i zaraz od razu sobie załatwiłam korki. Potem dopiero w trakcie roku szkolnego już zaczęłam się tak przyzwyczajać i coraz lepiej mi to szło. Zaczęłam odstawiać te korki. W drugiej klasie już w ogóle byłam tylko dwa razy chyba na początku roku. Potem już tak nie potrzebowałam w ogóle korepetycji. I teraz w trzeciej klasie pewnie zacznę chodzić na takie powtórkowe lekcje, bo wiadomo, przed maturą muszę sobie powtórzyć cały ten materiał. Oczywiście już zaczęłam na wakacjach nawet sobie powtarzać, na tych wakacjach, polski i angielski. Z matematyki raczej dużo nie powtórzyłam, porobiłam sobie tylko kilka zadań, ale tak jak mówię, matematykę na pewno sobie załatwię i może przynajmniej raz w tygodniu pewnie będę chodzić na takie dodatkowe lekcje. Trochę odbiegłam od tematu, bo zaczęłam mówić już o trzeciej klasie, a powinnam mówić właśnie jeszcze o pierwszej. Także w pierwszej klasie mieliśmy wszystkie przedmioty, takie jeszcze jak są w gimnazjum, razem z tymi, których nie mamy w rozszerzeniu. Także biologia, fizyka, wszystko jeszcze takie, chemia, wszystko jeszcze takie rzeczy były. Natomiast te przedmioty, których nie rozszerzamy, w drugiej klasie nam wszystkie poodpadały, czyli zostało nam 8 przedmiotów, matematyka, geografia, angielski, WF, religia, co jeszcze takiego tam jest, historia i społeczeństwo, bo to każdy ma, jeszcze tam dwa przedmioty jakieś, angielski i niemiecki. Oczywiście kto chce iść na jakiś kierunek, do którego potrzebny jest jakiś przedmiot na maturze, taki jak biologia przykładowo, a nie ma tego w profilu, bo tego nie rozszerzamy, to nic się nie dzieje i tak może zdawać tą biologię rozszerzoną. To nie ma nic do rzeczy, nawet jak nie macie tego w profilu, to możecie to sobie zdawać. Przykładowo ja na maturze będę zdawała rozszerzony polski, a nie mamy tego polskiego w rozszerzeniu, więc będę musiała się tak trochę przygotowywać sama w domu.
Także tak jak mówię, w drugiej klasie odpadły nam te wszystkie przedmioty, których nie rozszerzamy, ale zostały te takie jak religia i WF, to już Wam mówiłam. Była ona porównywalna do klasy pierwszej. Ja oczywiście się uczę systematycznie, staram się uczyć systematycznie i nie ma tak, że coś odłożę i potem, wiecie, nadganiam ten materiał, bo raczej jestem taką osobą, która stara się być ambitna, staram się taka być, ale nie zawsze też wychodzi. I staram się ten materiał cały czas realizować i sobie ćwiczyć po prostu w domu. W trzeciej klasie nie ma tak, że odpada religia i WF, zostają te przedmioty, historia i społeczeństwo też zostaje, więc 8 przedmiotów nadal jest. Jeżeli chodzi o to, ile miałam godzin matematyki, geografii i angielskiego, to w pierwszej klasie miałam chyba 7 matematyk w tygodniu. Albo 8, coś takiego. Dosyć dużo, ale niestety tak na rozszerzeniu jest. W drugiej klasie miałam matematyk 9. Aż 9 to jest masakra, bo to jest 2 godziny w ciągu jednego dnia. Czasem zdarzało się, że mamy nawet 3 w ciągu jednego dnia, także to jest bardzo, bardzo dużo. I teraz w trzeciej klasie będę miała znowu 9 godzin matematyk, także nie wiem, jak ja to wytrzymam, ale ostatni rok to może szybko zleci, oby szybko zleciało. Natomiast angielskiego miałam w pierwszej klasie chyba 5 i teraz miałam 7, jak się nie mylę, i w trzeciej klasie nie wiem dokładnie, ile będę miała. Jeżeli chodzi o geografię, to ja do niej nie przykładałam w ogóle takiej dużej wagi, bo nie zdaję rozszerzonej geografii, także nie obchodzi mnie ona tak bardzo dużo. Starałam się wyciągnąć na 5 w drugiej klasie, żeby mieć do paska. Natomiast w trzeciej klasie na pewno ją tak troszkę oleję, bo oceny się nie liczą na kierunki studiów, tylko matura się liczy, także oni nie patrzą na świadectwo, także nic się nie dzieje, jak ktoś będzie miał przykładowo 3 z geografii, a jak dobrze napisał na maturze tam inne przedmioty, to wiecie. Jakbym miała porównywać poziom nauki do gimnazjum, to moim zdaniem liceum może tak bardzo się nie różni od gimnazjum, bo też trzeba się raczej uczyć systematycznie. I każdy powinien się uczyć systematycznie, tak mi się wydaje, bo w gimnazjum to dla gimnazjalisty jest ważne to, żeby dobrze zdać testy gimnazjalne, bo od testów gimnazjalnych zależy, do jakiej szkoły ponadgimnazjalnej pójdzie. Natomiast dla licealisty jest ważne to, jak dobrze mu pójdzie matura, bo od tego zależy jego przyszłość i na jaki kierunek studiów pójdzie. Także wydaje mi się, że zarówno testy gimnazjalne i matura są ważne i nie ma tak, że matura jest ważniejsza od testów gimnazjalnych, bo wiadomo, jakby się olało testy gimnazjalne, to wtedy można się nie dostać do tej wymarzonej szkoły, do jakiegoś wymarzonego liceum czy technikum i automatycznie wtedy, jak się nie dostaniesz do tego liceum, którego chciałeś, to możesz wtedy ogólnie pójść na całkiem inne studia. Oczywiście jak ktoś pójdzie do innego liceum, którego chciał, na inny profil, to też jest to realne, że pójdzie na taki kierunek studiów, na który będzie chciał, ale wiadomo, że będzie to na pewno troszkę cięższe. Podsumowując, ja wybrałam ten profil, na którym jestem tylko i wyłącznie ze względu na angielski. Będę zdawać na rozszerzeniu angielski i polski. Polskiego nie mam w rozszerzeniu, tak jak Wam mówiłam, będę starała się przygotowywać sama w domu. Oczywiście nie ma tam dużo dodatkowych lektur i tego materiału z polskiego, więc wydaje mi się, że jakoś sobie poradzę, bo jest to tylko i wyłącznie samo wypracowanie na rozszerzeniu. Wiadomo, trochę się ono różni od podstawy, bo na podstawie z polskiego macie podany już temat, na jaki musicie pisać. Natomiast na rozszerzeniu trochę się to różni, bo macie tekst i musicie sami wywnioskować, co autor miał na myśli i wtedy dopiero napisać sobie samemu tak jakby ten temat i wtedy do tego argumenty, także jest to troszkę cięższe, ale na pewno idzie to napisać. Ogólnie jakbym miała mówić o tym, czy żałuję, że poszłam do liceum, to zdarzały się takie dni, że żałowałam, że poszłam do liceum, bo zastanawiałam się, jakby to było w technikum, ale teraz jak tak się zastanawiam, to wydaje mi się, że nie żałuję, że dobrze zrobiłam. Wiadomo, że po liceum nie ma się nic, trzeba zdać tą maturę, bo inaczej, no po prostu nie mamy żadnego takiego wykształcenia, wiadomo. Po technikum ma się tam jakieś wykształcenie i można tam gdzieś podjąć pracę, ale przeważnie po technikum też ludzie idą na studia wyższe.
Także pewnie i tak bym poszła na te studia. Oczywiście nie wiadomo, czy pójdę na 100%, bo jeszcze mnie czeka ta matura i nie wiadomo, czy ją zdam. Mam nadzieję, że zdam. Także ogólnie dobrze zrobiłam, że poszłam do liceum, chociaż czasem mam te dni załamania, jak mi ta matematyka nie chce iść, ale reszta przedmiotów mi dobrze idzie, także tylko kuleję z tej matmy. I reszta jest ok, więc się tak za bardzo nie przejmuję tym. Dobrze jest się po prostu uczyć systematycznie zarówno w gimnazjum, jak i w szkole ponadgimnazjalnej, bo jak nie będziemy się uczyć systematycznie, to potem będzie nam ciężej się przygotować do tych wszystkich testów, do tych wszystkich matur. Na ostatni dzwonek będziemy wszystko robić i potem zauważymy, że tego nie zrobiłam, tego nie zrobiłam. I będziemy mieć po prostu dodatkowy stres, także lepiej się uczyć systematycznie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mniej więcej Wam tam pokrótce opowiedziałam, jak to było w moim przypadku. Może nie tak bardzo szczegółowo, ale wiecie, chciałam tak mniej więcej powiedzieć to, o czym chciałam. Nie wiem, czy nie zapomniałam o czym wspomnieć, ale myślę, że nie. Dawajcie znać w komentarzach, do której klasy wyjdziecie po wakacjach, czy idziecie do liceum, czy idziecie do gimnazjum i na jakie profile idziecie, ewentualnie jak idziecie do jakiejś szkoły ponadgimnazjalnej. No i to by było na tyle w tym filmie, tak jak mówię. Zapraszam na social media, na Instagrama, na Snapchata oraz bloga. Wszystkie linki macie w opisie i widzimy się w kolejnym filmie.